Cześć, witam Was. Dzisiaj przyszła pora na odpowiedzi na pytania, które zadaliście na kanale Seven Nutrition, na Facebooku Seven Nutrition, które były skierowane bezpośrednio do mnie. Pierwsze pytanie, które zadaliście, to kiedy jakieś wyjście na scenę? Obecnie moim priorytetem nie jest przygotowywanie się do zawodu w sportach sylwetkowych. Zajmuję się pomocą w przygotowaniach innym zawodnikom, bardzo utytułowanym zawodnikom, głównie z Polski. Pomagam im w tych przygotowaniach i chcę, żeby odnosili jak największe sukcesy. Również zajmuję się promocją i organizacją imprez sportowych. Chodzi tu o zawody kulturystyczne, federacje FBB Pro League i NPC Worldwide w Polsce. Jak zapewne wiecie, planuję w przyszłym roku, już w lutym, 21, 22 i 23 lutego, organizację Festiwalu Sportów Sylwetkowych. W skład tej imprezy będą wchodziły cztery zawody w kulturystyce i fitness. Będą to debiuty kulturystyczne, Mistrzostwa Polski, Federacji NPC, zawody Bitwy Olimpie, w których będzie można wygrać wyjazd do Stanów na zawody Olimpia Amatorska. Oraz trzeciego dnia w niedzielę będą odbywały się zawody, w których będzie można wygrać karty FBB Pro. 7 lub 8 kart FBB Pro. Będą to zawody International Extreme Fitness Challenge. Te zawody również będą kwalifikowały zawodników polskich na wyjazd na Mistrzostwa Świata NPC, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, w Atlancie już w czerwcu. Więc to są obecnie moje priorytety i rzeczy, którymi się bardzo intensywnie zajmuję. Natomiast starty w zawodach odłożyłem na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeżeli będę miał więcej czasu i więcej chęci, żeby jeszcze brać udział w zawodach kulturystycznych, to na pewno pierwsi się o tym dowiecie. Kolejne pytanie. Czy można progresować, mając ponad 40 lat? Chodzi o wagę czystego mięśnia uzyskanego przez rok. Tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana. Można oczywiście progresować, mając powyżej 40 lat, jeżeli przez poprzednie lata ktoś na przykład miał jakąś przerwę dłuższą od treningu siłowego, czy nie trenował wystarczająco intensywnie, czy w ogóle być może nie trenował na siłowni i zaczął w wieku powiedzmy 40 lat, czy w późniejszym wieku. Jak najbardziej jest możliwy progres, myślę, że spokojnie do 50, a nawet więcej lat. Natomiast osoby, które wcześniej ćwiczyły intensywnie 20, 25 lat, nawet 10 lat i doszły już, że tak powiem, do swoich granic możliwości, właściwie nazwijmy to tak, genetycznych, prawda, i możliwości treningowych, jeżeli chodzi o rozwój umięśnienia. I zakładając, że ich treningi były optymalnie dobrane, sposób odżywiania optymalnie dobrany, no to niestety wiek tutaj już będzie dużą przeszkodą, żeby odnosić właściwie jakiekolwiek nawet progresy. Więc wydaje mi się, że takie osoby powinny bardziej się skupić w tym momencie na utrzymaniu tej formy, którą wypracowały w młodszych latach i jak najdłużej starać się tą formę utrzymać. Jeżeli trening będzie na podobnym poziomie intensywności, będzie dobrze dobrany, odżywianie będzie dobrze skomponowane, to jak najbardziej przez wiele lat można tą formę próbować jeszcze utrzymać. Myślę, że do wieku 50-55 lat jest możliwe utrzymanie tej formy w bardzo zbliżonym stopniu. Oczywiście wieku nie oszukamy, wiek to nie tylko liczba, więc już w wieku starszym na pewno ta forma, masa mięśniowa, sucha masa mięśniowa będzie się oczywiście troszeczkę zmniejszać. Oczywiście ten proces możemy spowolnić, cały czas trenując w miarę swoich możliwości intensywnie na siłowni, optymalnie się odżywiając i regenerując. Także jak najbardziej w wieku 40 lat jest możliwy progres u osób, które miały dłuższą przerwę od treningów albo rozpoczynają te treningi dopiero w tak późnym wieku. Natomiast u osób bardziej zaawansowanych należy skupić się raczej na utrzymaniu poprzednio zdobytego umięśnienia. Kolejne pytanie, jakie od Was otrzymałem, to enzymy trawienne na redukcji również, czy tylko na masie? Może warto brać cały rok w celu poprawy wchłanialności makroskładników? Jeżeli ktoś nie ma problemów właściwie trawiennych, to enzymy trawienne wykorzystuje się tylko w momentach, kiedy ta ilość dostarczanych kalorii, dostarczanych makroskładników stanowi już problem dla naszego układu trawiennego.
zazwyczaj i właściwie tylko wyłącznie powinno mieć to miejsce i może mieć to miejsce w okresie budowy masy mięśniowej, kiedy chcemy przełamać jakąś granicę, że tak powiem, rozwoju tej masy mięśniowej u nas. Brakuje nam już apetytu, nie jesteśmy w stanie więcej tego jedzenia po prostu wchłonąć czy zjeść, prawda? To jedzenie zalega nam, powiedzmy, na żołądku, w jelitach, tak? Te procesy trawienia nie są wystarczająco szybkie, żebyśmy mogli więcej zjeść. Wtedy enzymy trawienne są według mnie bardzo dobrym wyborem, bo skrócą ten czas trawienia, przyspieszą to trawienie i dzięki temu będziemy mogli dostarczyć tych kalorii więcej, czyli jeść z większą częstotliwością. Będziemy być może nawet odczuwali między posiłkami głód i dzięki temu dostarczymy więcej kalorii. Jak dostarczymy więcej kalorii, oczywiście organizm będzie w stanie to wykorzystać, zakładając, że treningi są wystarczająco intensywne, to oczywiście spożytkuje te kalorie w odpowiednich proporcjach, oczywiście białka, tłuszczu i węglowodanów, do budowy masy mięśniowej, prawda? Więc jakby tutaj enzymy trawienne podczas budowy masy mięśniowej, zwłaszcza w tym końcowym okresie, kiedy już mamy problem z trawieniem wystarczającej ilości jedzenia, będą według mnie bardzo przydatne. Najczęściej polecam zawodnikom takie enzymy trawienne, które sam sprawdziłem w swoich przygotowaniach. Są to enzymy trawienne firmy Now Food, super enzymy. I polecam przyjmowanie tych enzymów właściwie tuż przed posiłkiem, może to być nawet 10-15 minut przed posiłkiem, tak zaleca producent. I ten posiłek będzie znacznie szybciej trawiony. Tutaj można sobie indywidualnie dobrać tą ilość kapsułek od 1 do 3. Ja polecam zazwyczaj 2-3 kapsułki i wtedy można przyjmować je właściwie przed każdym posiłkiem, ale jeżeli któreś z posiłków dobrze trawimy, nie mamy dyskomfortu, jeżeli chodzi o trawienie tych posiłków, czy uczucie jakiejś takiej nadmiernej sytości po posiłku, to możemy przyjmować tylko po tych posiłkach, gdzie ten problem występuje. Jeżeli chodzi o redukcję, no na redukcji zazwyczaj największym problemem jest głód między posiłkami. Jeżeli będziemy przyjmowali enzymy trawienne, których w teorii celem ma być polepszenie wchłaniania składników odżywczych, no to uczucie głodu będzie jeszcze bardziej intensywne, prawda? Więc jakby to możemy sobie w ten sposób zaszkodzić, bo będzie nam trudniej, że tak powiem, tą redukcję przejść. I według mnie zdrowy organizm jest w stanie sobie z taką ilością jedzenia, gdzie odczuwa głód między posiłkami, spokojnie poradzić. Nie potrzebujemy go rozleniwiać, nazwijmy to tak, i aplikując mu te enzymy trawienne z zewnątrz, wytworzy on sobie po prostu je sam. Jedynym takim okresem w redukcji, podczas redukcji właściwie, gdzie możemy te enzymy trawienne przyjmować, to jest okres taki tuż przed zawodami u zawodników, prawda? Po okresie redukcji, gdzie występował duży deficyt kaloryczny, następują dni, 1, 2 lub nawet 3 dni, gdzie zawodnicy robią tak zwane ładowanie. Najczęściej jest to ładowanie węglowodanami, ogranicza się wtedy przyjmowanie ilości białka, ilość tłuszczu też jest na bardzo umiarkowanym i niskim zazwyczaj poziomie. I w tym momencie, żeby zjeść jak największą ilość tych węglowodanów w postaci czy to ryżu, czy batatów, czy ziemniaków, czy innych produktów wysokowęglowodanowych, warto wtedy posiłkować się tutaj tymi enzymami trawiennymi, bo wśród tych enzymów występują enzymy, które ułatwiają nam trawienie węglowodanów i dzięki temu, oceniając tak powiedzmy procentowo, nie będzie to poparte żadnymi powiedzmy takimi dokładnymi wyliczeniami czy jakimiś badaniami, ale myślę, że można nawet około 30% więcej zjeść tych węglowodanów, czyli dostarczyć 30% więcej kalorii, co będzie się przekładało na lepsze wypełnienie mięśni oczywiście tymi węglowodanami. Oczywiście nie jest to konieczne u wszystkich osób, u osób bardzo młodych czy takich szczuplejszych powiedzmy, gdzie ta waga startowa jest około na przykład 80 kg, te enzymy nie będą tutaj, że tak powiem, niezbędne i konieczne. Natomiast u zawodników, którzy mają wagę startową powyżej 90 kg, w granicach 100-110 kg, według mnie enzymy będą u większości bardzo pożądane, bardzo przydatne i warto uwzględnić je tutaj w swojej suplementacji. Także to tyle, jeżeli chodzi o, no, to pytanie. Kolejne pytanie. Przysiad konieczny do budowy nóg czy nie? Jeżeli chodzi o przysiad, rozumiem, że zadający to pytanie miał na myśli ruch przysiadu, który może być wykonywany z wolną sztangą, sztangą trzymaną na plecach, z przodu,
na maszynie Schmidta, na hakmaszynie, więc ten ruch przysiadu jak najbardziej jest takim ruchem optymalnym, jeżeli chodzi o rozwój masy mięśniowej. I jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, to należałoby w swoim treningu umieścić takie ćwiczenia, w których wykonujemy te przysiady. Jeżeli natomiast ktoś ma problem jednak z tym aparatem ruchu i wykonywanie przysiadów powoduje bóle w odcinku lędźwiowym, bóle kolan na przykład, czy ktoś ma słabą mobilność w stawie skokowym i przysiad absolutnie wyrządza mu więcej szkód tak naprawdę niż pozytywnych skutków, no to taka osoba oczywiście może zrezygnować z przysiadu i wykonywać inne ćwiczenia, głównie chodzi o ćwiczenia na maszynach ewentualnie, tylko tu też warto by było skupić się na ruchach złożonych, wielostawowych, na przykład wyciskania na suwnicach skośnej czy suwnicy poziomej, ewentualnie na maszynach, hakmaszynach, które będą imitowały podobny ruch. I myślę, że wtedy jest również możliwy rozwój masy mięśniowej. Natomiast osoby, które nie mają takich problemów, właściwie powinny i dobrym wyborem i najlepszym wyborem będzie umieszczenie w planie treningowym przysiadów jako takiego głównego, bazowego ćwiczenia budującego masę mięśniową. Kolejne pytanie dotyczy tym razem diety. Węglowodany po treningu czy na noc? Co o tym sądzisz? Tutaj, jeżeli chodzi o wybór pory przyjmowania węglowodanów, według mnie jest to sprawa indywidualna, własnego uznania właściwie. Jeżeli kształtujemy sylwetkę, to najważniejsza jest ilość kalorii, które dostarczamy w diecie. Jeżeli redukujemy wagę ciała, chcemy spalić tkankę tłuszczową, to niezbędny jest deficyt kaloryczny przede wszystkim. Jakby w drugiej kolejności ważna jest podaż białka, czyli jakaś minimalna podaż białka, która zapewni nam utrzymanie masy mięśniowej i oczywiście dobór odpowiednich, zdrowych, wartościowych, odżywczych produktów. Jakby na tym należy się skupić. Natomiast sprawą, tak można powiedzieć, właściwie czwartorzędną jest pora przyjmowania węglowodanów. Jedne osoby będą bardzo dobrze reagowały na węglowodany zjadane na śniadanie, zwłaszcza te osoby, które robią po śniadaniu lub po kilku posiłkach trening siłowy, wtedy tej energii zazwyczaj na treningu mają więcej i ta pora przyjmowania węglowodanów może być dla nich optymalna. Oczywiście węglowodany zawsze warto przyjmować również po treningu, więc ta pora właściwie zawsze powinna być uwzględniona, jeżeli chodzi o podaż węglowodanów. Zdarzają się również oczywiście osoby ćwiczące rano, zazwyczaj są to osoby ćwiczące rekreacyjnie, u zawodników się to zdarza bardzo rzadko, właściwie nie znam wybitnych zawodników, którzy ćwiczą rano na czczo, ale oczywiście u osób ćwiczących rekreacyjnie jak najbardziej ta pora treningów jest akceptowalna. U takich osób myślę, że bardzo dobrze będzie sprawdzało się przyjmowanie węglowodanów na noc, gdyż wtedy uzupełnią zapasy glikogenu z poprzedniego dnia, i te zapasy glikogenu będą gotowe do użycia rano na czczo, nie jedząc żadnych oczywiście węglowodanów. Możemy wtedy w miarę intensywnie ćwiczyć, chociaż moim zdaniem, zgodnie z moimi obserwacjami i własnymi, i u swoich podopiecznych, trenowanie rano na czczo powoduje, że jednak ta wydolność i siła na treningu siłowym jest mniejsza, oceniam to około 10-20% niż po posiłku węglowodanowym. Oczywiście u osób, tak jak mówię, ćwiczących rekreacyjnie mogą być odczucia zupełnie inne. Ja mówię o sportowcach wyczynowych, którzy jakby dobierają porę treningu optymalną z różnych względów, jeżeli chodzi o wydolność treningową, siłę na treningu, regenerację, rozwój masy mięśniowej. Wydaje mi się, że jednak pora późniejsza po jednym, dwóch lub nawet trzech posiłkach będzie tutaj najlepszym wyborem. Więc tak jak wspomniałem, jedzenie węglowodanów na noc u osób ćwiczących rano na czczo będzie bardzo dobrym wyborem i oczywiście druga pora przyjmowania węglowodanów to pora bezpośrednio po treningu, żeby uzupełnić zapasy glikogenu i maksymalnie przyspieszyć to tempo regeneracji potreningowej. Natomiast pozostałe pory przyjmowania węglowodanów
tu już są wedle uznania. Osoby, które będą przyjmowały oczywiście tych węglowodanów 500, 600, 700 gramów dziennie, będą starały się te węglowodany rozłożyć mniej więcej równomiernie w ciągu dnia. W takim okresie budowy masy mięśniowej najczęściej stosowanym takim rozłożeniem węglowodanów w ciągu dnia u mnie było przyjmowanie ich we wszystkich posiłkach od 1 do 5, natomiast przeważnie w posiłku ostatnim te węglowodany nie były przyjmowane. Był to posiłek zazwyczaj wysokobiałkowy z dodatkiem tłuszczu. Ewentualnie oczywiście w diecie tłuszczowej te węglowodany również się przyjmuje. Jeżeli ktoś stosuje dietę tłuszczową, to przyjmuje zazwyczaj te węglowodany głównie po treningu i ewentualnie przed treningiem lub na noc. Tu ta pora jest jakby uznaniowa i każdy powinien na podstawie metodą prób i błędów określić, która pora przyjmowania węglowodanów jest dla niego najlepsza, kiedy ta wydolność treningowa jest optymalna, zależnie od właśnie tej pory przyjmowania węglowodanów. Najlepszy bronzer dla jasnej karnacji. Właściwie powiem w ten sposób. Osoby przygotowujące się do zawodów, zawodnicy, którzy mają jasną karnację, zazwyczaj wybierają do brązowienia dwa bronzery. Pierwszy bronzer to jest bronzer bazowy, tak zwany podkładowy, który nadaje tą bazowy kolor skórze. Zazwyczaj aplikuje się go dzień przed zawodami. Można tej aplikacji dokonać dwukrotnie dzień przed zawodami, zakładając, że zawody są w sobotę, to przyjmujemy ten bronzer, aplikujemy go wieczorem w piątek, ewentualnie jeżeli ktoś ma bardzo jasną skórę i ta skóra słabo absorbuje ten bronzer, a może się tak zdarzyć mimo dobrego jej przygotowania do tej aplikacji, można ten bronzer bazowy nałożyć dwukrotnie dzień przed zawodami, w godzinach południowych powiedzmy i w godzinach wieczornych. Bardzo dobrym wyborem tutaj będzie bronzer Overnight firmy Protan, dostępny oczywiście w sklepie zawodnika. Natomiast tym bronzerem takim określanym mianem top coat, czyli tym bronzerem nakładanym przed wyjściem na scenę, kilka godzin przed wyjściem na scenę, tutaj już mamy do wyboru właściwie dwa produkty dwóch konkurencyjnych firm. Firmy Jantana, produkt nazywa się Ultra One, ma taki odcień brązu w kierunku mahoniowym. Jeżeli komuś ten kolor odpowiada, to jak najbardziej może go użyć. Ewentualnie odpowiednik o troszeczkę innym odcieniu firmy Protan, będzie to produkt Super Dark albo bronzer Physique. Physique jest troszeczkę jaśniejszym bronzerem, chociaż nadal jest dosyć ciemny, ale ten bronzer Super Dark, sama nazwa mówi, że jest bardzo, bardzo ciemny. Określany jest mianem 3 razy ciemniejszego od tego bronzera Physique. Ten odcień już jest troszeczkę inny, bardziej taki brąz oliwkowy, można to tak nazwać, więc niektórym osobom może ten odcień bardziej się podobać niż ten odcień bronzera Ultra One Jantany. Więc tutaj mamy dwa bronzery jakby do wyboru i tym bronzerem top coat, tym brązujemy się właściwie przed wyjściem na scenę już od 2 do 4 godzin po nałożeniu tego bronzera. Mniej więcej po 15-30 minutach możemy się ubrać, wyjść na halę zawodów i ewentualnie przed rozgrzewką jeszcze dokonać delikatnych korekt i ten kolor powinien być wtedy optymalnie ciemny, taki brązowy, bez żadnych zacieków, bez żadnych problemów. Zazwyczaj zawodnicy również nakładają tuż przed wyjściem na scenę 10-15 minut oliwkę, która jeszcze nada jakby temu kolorowi taką głębię, będzie kolor na scenie widoczny jako bardziej ciemny. Poza tym oliwka też nadaje połysk i takie wrażenie trójwymiarowości mięśniom, więc warto jej używać, tylko jest jedna zasada. Czym mniej oliwki, tym lepiej. Jakby tą zasadą warto się kierować, używać oliwki, ale naprawdę bardzo oszczędnie i z umiarem i wtedy ten efekt będzie zdecydowanie lepszy. Kolejne pytanie, jakie mi zadaliście. Jak zmniejszyć uczucie głodu podczas redukcji? Jak wzmocnić mięśnie nóg? To dwa pytania właściwie, może odpowiem na pierwsze. Jak zmniejszyć uczucie głodu podczas redukcji? Moim zdaniem oczywiście najlepszym wyborem będzie wybór diety tłuszczowej, w której
właściwie uczucie takie głodu podczas całej redukcji prawie w ogóle nie występuje. Jeżeli ktoś oczywiście te kalorie bardzo mocno będzie obcinał, bo ta redukcja będzie bardzo długo trwała, no to uczucie głodu może się, powiedzmy, pojawić, ale na pewno nie będzie tak dotkliwe jak przy redukcji na diecie wysokowęglowodanowej. Więc tutaj pod tym względem jakby dieta tłuszczowa ma tą jakby przewagę, można powiedzieć, nad dietą węglowodanową. Co nie znaczy, że dieta tłuszczowa jest dietą lepszą do redukcji. Dla jednych osób będzie lepsza, a dla innych dieta węglowodanowa będzie lepsza, przyjemniejsza i będą te efekty odnotowały lepsze. Więc tutaj jest kwestia wyboru. Natomiast jeżeli ktoś na dietach wysokowęglowodanowych, na redukcji, no, z tym głodem walczy i często przegrywa niestety, więc tutaj radziłbym się zastanowić nad tym, żeby wybrać dietę wysokotłuszczową i po tym okresie adaptacyjnym, gdzie ten głód jeszcze będzie występował, już w późniejszych miesiącach czy latach jej stosowania właściwie uczucie głodu, można powiedzieć, że nie występuje albo jest bardzo słabo odczuwane. Nawet przerwy między posiłkami sięgające 6-8 godzin nie powodują takiego uczucia. Oczywiście, jeżeli ktoś z jakichś względów nie chce zmieniać diety, stosuje zazwyczaj taką standardową dietę, można powiedzieć, nawet nazwać ją dietę zbilansowaną, kulturystyczną, prawda, czyli dietę opartą głównie na węglowodanach, z niewielkim dodatkiem tłuszczów i opartą na sporej ilości białka, no to przy zmniejszaniu podaży kalorycznej w ciągu trwania takiej diety redukcyjnej, gdzie to uczucie głodu będzie coraz bardziej odczuwane, ważne, żeby zachowywać objętość posiłków dosyć dużą. Jak taką objętość posiłków zachować, nie zwiększając kalorii? No, najprostszym wyjściem jest po prostu dodawanie dużej ilości warzyw, czyli takiego wypełniacza z błonnikiem, prawda, który ma wartości odżywcze, natomiast wartość kaloryczna zazwyczaj jest bardzo mała i organizm przez to też ma, że tak powiem, tą objętość żołądka jest znacznie większa. Te procesy trawienne są troszeczkę opóźnione, więc to uczucie głodu będzie zdecydowanie później występowało. Poza tym błonnik również blokuje to wchłanianie węglowodanów, cukrów do krwiobiegu, więc też nie ma tych wahań tutaj insuliny i cukru w krwiobiegu, więc jakby to uczucie głodu w tym momencie będzie tłumione, więc duże ilości warzyw, zwłaszcza warzyw takich nieskrobiowych, zielonych, prawda, z niewielką zawartością węglowodanów będą tutaj, myślę, najlepszą receptą. Część osób też dobrze reaguje na picie napojów bezkalorycznych, słodzonych słodzikami albo naturalnymi, albo sztucznymi, prawda, zwłaszcza jeżeli ma dużą ochotę na słodkie. Pijąc między posiłkami, tak relacjonują te osoby, że nie mają już wtedy ochoty na słodkie rzeczy, a zazwyczaj taki problem podczas redukcji jakby występuje, więc tutaj dodanie napojów takich bezkalorycznych, słodzonych słodzikami albo sztucznymi, albo naturalnymi, też będzie oczywiście jakimś wyjściem. Również zalecałbym picie w ogóle dużych ilości wody między posiłkami, bo to też dosyć dobrze, może nie na bardzo długo, ale dosyć dobrze, chociaż w krótkim okresie, blokuje jakby to uczucie głodu. Też z własnej takiej praktyki i spostrzeżeń zauważyłem, że przyjmowanie 2 do 3 razy dziennie glutaminy w ilościach mniej więcej 10 do 20 gramów też znacznie zmniejsza jakby to uczucie głodu, więc to w ten sposób bym jakby zalecał tym osobom, które mają z tym większy problem. Kolejne pytanie. Brak progresu siły, jakie rady? Oczywiście tak, progres siły może wynikać z wielu powodów. Zbyt długi, przedłużający się okres rozwoju masy mięśniowej, budowy siły. No wiadomo, że organizm nie jest z żelaza i jakby intensywne treningi możemy mu aplikować tylko przez jakiś określony czas, kilka miesięcy. Jeżeli nie robimy zupełnie żadnych przerw na regenerację, odpoczynek, no to organizm będzie protestował i ten protest będzie objawiał się tym, że nie będzie żadnych przyrostów siły, a nawet siła zacznie maleć. Więc jakby tutaj pierwsza taka wskazówka to, jak długo ten okres budowy siły czy budowy masy już trwa, czy nie
nie jest zbyt długi. Jeżeli przekracza, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące, prawda, no to należałoby już zrobić jakąś przerwę i dać organizmowi troszeczkę odpocząć. Na pewno trochę wtedy siła spadnie, ale po tej przerwie kilkutygodniowej, powiedzmy 4-tygodniowej, można wznowić takie treningi i oczywiście notować kolejne przyrosty siły. Warto też w takim okresie budowy siły co kilka tygodni, co 3 do 6 tygodni wdrażać taki okres deloadów, czyli zmniejszenia intensywności treningowej, zmniejszenia objętości treningowej, zmniejszenia ciężarów, na których ćwiczymy, i po tym tygodniu możemy dalej kontynuować ten zaplanowany plan treningowy i ten progres siły, który planujemy tutaj wdrożyć. Też oczywiście jedną z takich metod, żeby przełamać brak tego progresu siłowego, czy brak rozwoju masy mięśniowej, prawda, brak progresu jakiegokolwiek, jest zmiana planu treningowego. Ta zmiana planu treningowego może polegać na tym, że zmienimy split treningowy, zmienimy dobór ćwiczeń, zmienimy dobór metod treningowych, prawda? Możemy również zmienić ćwiczenia akcesoryjne, w których powinniśmy pracować nad słabymi ogniwami. Przykładowo, jeżeli ćwiczymy klatkę piersiową, wyciskamy sztangę i wyciskanie sztangi na ławce poziomej jest naszym jakby tutaj priorytetem i mamy słabe tricepsy, no to w treningu powinniśmy również skupić się nad tricepsami, nad tymi ćwiczeniami akcesoryjnymi, które będą wzmacniały te tricepsy, i w ten sposób będziemy mogli notować progres siły właśnie w tym ćwiczeniu bazowym, wyciskaniu sztangi na ławce płaskiej. Jeżeli natomiast słabym ogniwem w tym ćwiczeniu jest klatka piersiowa, to może warto by było się skupić na ćwiczeniach typowo przewidzianych na rozwój właśnie tej grupy mięśniowej, czyli może lepszym wyborem byłoby dodanie do takiego treningu wyciskania sztangielek czy wyciskania na różnego rodzaju maszynach dźwigniowych typu maszyny Hammer, prawda? To też może spowodować, że ten progres siły będzie dalej kontynuowany. Także to są takie rady, których mogę udzielić osobom, które nie notują już progresu siłowego i może on być spowodowany różnymi tutaj czynnikami. Kolejne pytanie. Czy na zawodach, które Pan organizuje, będzie kategoria 70 kg? Oczywiście w przepisach IFBB Pro League NPC Worldwide, czyli tej federacji, którą oficjalnie reprezentuję w Polsce, której zawody będę w przyszłym roku organizował. Tych zawodów, tak jak powiedziałem, to nie będzie tylko pierwsza edycja festiwalu, ale planuję tych edycji festiwalu w przyszłym roku aż 3. Co mniej więcej 3-4 miesiące, być może w czerwcu i w październiku będą kolejne. W przepisach NPC oczywiście są te kategorie wagowe mniej więcej co 5-10 kg i jeżeli będzie wystarczająca ilość zawodników, no to będą rozgrywane wszystkie kategorie wagowe. Kategorie wagowe w NPC rozpoczynają się od kategorii do 65 kg, później jest 70, 75 kg, 80, 90, 102 i plus 102 kg. Więc jeżeli do danej kategorii będzie przydzielonych minimum 5 zawodników, to ta kategoria będzie rozgrywana, czyli 5, 6, 7 i już kategoria jest uruchamiana. Natomiast jeżeli będzie tych zawodników mniej, czyli 4, 3, 2 lub tylko 1, no to oczywiście zgodnie z przepisami ta kategoria będzie łączona z kategorią wagową wyższą. I w tym momencie automatycznie tych kategorii może być więcej. No ale zakładam, że tych osób, które się zgłoszą na zawody, czy na debiuty, czy na Mistrzostwa Polski, czy na te zawody o karty pro, będzie ta ilość na tyle duża, że będzie można uruchomić wszystkie kategorie wagowe. Zawodnicy oczywiście dowiedzą się po zakończeniu zgłoszeń. Te zgłoszenia mogą być zakończone już po 2-3 miesiącach od uruchomienia tych zgłoszeń, jeżeli osiągniemy limit. Tym limitem w każdych zawodach, czyli
i w debiutach, i w Mistrzostwach Polski, i w tych zawodach o karty pro jest 200 zawodników. Czyli jeżeli osiągniemy taki limit, no to automatycznie te zgłoszenia już zamykamy i nie będzie można się do tych zawodów zgłosić. Zgłoszenia będą uruchamiane od 1 września. Rusza wtedy oficjalna strona jakby tutaj Federacji NPC na Polskę. Adres tej strony to www.ifbbpro.com.pl. Ewentualnie można również zarejestrować się na stronie oficjalnej Festiwalu Sportów Sylwetkowych. Adres tej strony to www.festiwalsportowsylwetkowych.pl. Tutaj jest dowolność. Jeżeli ktoś woli na jednej stronie się zarejestrować, to oczywiście nie musi na drugiej. Jakby tu pozostawiam to do wyboru i będzie to możliwe. Więc zapraszam do w miarę możliwie szybkich zapisów, żeby nie zdarzyło się tak, że ktoś przygotowuje się do zawodów i niestety odkładał tą rejestrację do samego końca i zabrakło po prostu miejsc. Niestety nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, czasu rozgrywania zawodów tutaj rozciągnąć. I tak są to 3-dniowe zawody. Debiuty są rozgrywane tylko w piątek, nie ma możliwości, żeby były rozgrywane również w sobotę i z tego względu, ze względów organizacyjnych i ze względów tego, że sędziowie też mają określone możliwości sędziowania, te zawody muszą odbyć się w ciągu mniej więcej 8 godzin i dlatego jest takie ograniczenie. Także również w innych kategoriach będą rozgrywane wszystkie kategorie wagowe i wzrostowe, jeżeli będzie tylko odpowiednia ilość chętnych zawodników do wystartowania w danej kategorii po prostu. Także to właściwie wszystkie pytania, które dzisiaj otrzymałem. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe, inne pytania, to możecie zadawać pod tym filmem na Facebooku 7 Nutrition i kolejny odcinek będzie również poświęcony odpowiedziom na Wasze pytania. Cześć i do zobaczenia już wkrótce.